Witam, słuchajcie, taki nietypowy, mały, krótki poradniczek. Pojawił się bowiem na forum naszym taki wątek, funkcja formatowania wyniku, minus nasz myślnik, problem z liczbami ujemnymi, czyli jakby przypadek kolegi Gordona 10. Wątek mnie o tyle zainteresował, może nie jeśli chodzi tutaj o sam problem, który trzeba rozwiązać, ale bardziej o to, co się dzieje dalej z poradami, bo naprawdę załamuję ostatnio ręce. Na forum tak się zdarzyło, że ostatnimi czasy coraz więcej ludzi rzuca się na debugera albo mówi, żeby w ogóle używać debugera. Słuchajcie, przy prockach 8-bitowych, no masakra, naprawdę. Jak nie widnę, mam tu kamerę, ale facepalm robię poważnym. Ludzie, dajcie sobie spokój, no ktoś, kto zaczyna programować, wręcz uczy się, najpierw powinien poznać zasady, jak samemu to umieć debugować, nawet jak chodzi o jedną diodę LED, wyświetlacz LCD. Tutaj doceniam też podejście kolegi Hours, który, prawda, widać, że ma sporą, fajną wiedzę, zobaczcie na jego blog, jakie fajne rzeczy omawia, wstawki assemblerowe, no, że tak powiem, to nie jest już początkująca osoba, ale bardzo mi miło, że też słyszę w tych wypowiedziach, że on też uważa, że naprawdę sięganie tutaj po debugery dla... To nie chodzi o AVR-y, w ogóle o 8-bitowce, to jest ogromna przesada. I tutaj kolega Gordon gdzieś tam dalej pyta w tym wątku, czy można tutaj sobie jakby się wspomóc w jakiś sposób, ale trzeba koniecznie debugera używać. No i tam inni koledzy, że tak, tak. Tylko proszę was, koledzy, nie obraźcie się na mnie, tak troszkę tutaj żartobliwie tego podchodzę z tym facepalmem, ale naprawdę, no tutaj naprawdę mnie to nikt nie przekona, żeby do takich rzeczy debugera używać. Bierzemy sobie zwykły terminal, proszę bardzo, jest, mamy ten przypadek, który koledze na forum wystąpił i teraz zastanówmy się jako kolega Gordon, co tutaj się dzieje, jak sobie z tym poradzić. Przerzucamy szybko kod do Eclipse'a. Proszę bardzo, to jego funkcja. No i pierwsze co to widać tutaj po tym co się dzieje, że ta funkcja Result Converter, Convert, nie ma w ogóle obsługi znaku. Tą obsługę znaku trzeba dodać. Ja bym na początku sobie poprawił troszkę ten kod, może nie pod względem merytorycznym, ale tylko tak dla oka, żeby mi w pewnych miejscach coś było widać, bo tu się będzie sporo działo, słuchajcie. To szybciutko sobie to poprawię w taki sposób wygodniejszy dla mnie. Po prostu to nie oznacza, że tak ma być, bo to oczywiście jest poprawnie napisane, ale ja bym chciał, żeby mi to wyglądało tak, bo łatwiej będzie mi tutaj pewne rzeczy później wam wyjaśnić. Tutaj bowiem są dodawane spacje w miejscach, jakby można powiedzieć, zer nieznaczących. Tutaj jest dodawane 0, tam gdzie ma być teoretycznie dodawane i tak dalej. Ale nie ma obsługi znaku. Dlatego też wprowadźmy sobie zmianę uint 8t znak równy 0. Wtedy, kiedy załóżmy nie ma znaku, to znak będzie równy 0. Ale if. I teraz róbmy sobie sprawdzanie znaku metodą. Na razie tutaj nie idziemy, nie piszemy jakiegoś super mega optymalnego kodu. Staramy się na razie dostosować do tego, co jest i na szybko pierwsze proste myślenie, tak aby każdy też początkujący, jakim ja jestem, zrozumiał, tak? Czyli robimy buff od 0, jeśli się równa, no 3 razy to przesadziłem, jeśli się równa minus, tak? To wiem, że na pewno chcę ustawić znak równa się 1, ale jednocześnie spróbuję tak na gorąco ten buff od 0 zamienić sobie na, słuchajcie, na 0 spróbuję go sobie zamienić i zobaczmy, co mi z tego wyjdzie tak na gorąco. Mamy, powiem, terminal, to co sobie będziemy żałować, proszę bardzo, wyświetlę. I proszę bardzo, już pierwsze polepszenie. Nie mam jeszcze wprawdzie znaku minus, ale już mi się ten minus stąd wyeliminował, tak? To jest takie, mówię, to może być błędny trop, ale idę, próbuję działać i mam do dyspozycji tylko biedny terminal. Ja sobie na początku zamiast tych spacji to wstawię sobie znaki małpki, żeby móc obserwować, jakby sprawdzać, gdzie, w jakich okolicach ja mam dodać tego minusa później, bo można powiedzieć tak, na początku funkcji wykrywam, czy on w ogóle jest, a później gdzieś w tych okolicach pewnie będę musiał tych małpek i tak dalej. O, widać, że tych małpek, bo tutaj, gdzie jest ta małpka, o widzicie, ta małpka, przepraszam, tutaj ta pierwsza małpka, to tu będę musiał wstawić minus, później, po fakcie, jak już go wykryłem, pewne rzeczy tu sobie warunki kolega robił jakieś osłonowe, prawda, osłonkowe, żeby coś tam się nie stało, później jakieś główne operacje i tutaj wyświetlanie tych, formatowanie głównie tutaj następuje. No dobra, jak do tego podejść? Otóż słuchajcie, trzeba by było zareagować o krok wcześniej, tak, jakby na tą pierwszą małpkę. Ja bym to zrobił w ten sposób, tu sobie zrobimy tak, else, to sobie bym zrobił tak, że jeśli wystąpi ten warunek,
ale tutaj bym sobie zrobił, że to będzie plus 2, dlatego że chodzi o ten kroczek wcześniej niż tutaj mamy, prawda, zaznaczony. To wtedy, ale oczywiście jeśli będzie ten warunek i and znak i flaga znak będzie ustawiona. To wtedy po pierwsze wiem, że znak równa się 0. Mogę wyzerować, żeby to mi się ten minus nie pojawiał gdzieś w wielu innych miejscach. I jednocześnie mogę sobie zrobić buff od i. Teraz mogę sobie spokojnie tu spróbować wstawić znak minusa. I sprawdźmy, czy nam to pomoże. Tak na gorąco, szybciutko, słuchajcie, analiza pierwsza. Czy w miejscu pierwszej małpki pojawi się minus? Oczywiście teraz mi się nie pojawił w miejscu pierwszej małpki. Coś mi tutaj jeszcze nie pasuje, coś jest tutaj źle zrobione. No oczywiście, no tak, bo mówiłem, że w miejscu o krok wcześniej ja zrobiłem mniejsze. Ma być równa się, tak? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Ciach i już mamy minusik w miejscu naszej pierwszej małpki, która tutaj była. Widzieliście wcześniej? Jest minusik. No dobra. Sprawdźmy sobie, czy to formatowanie działa poprawnie. Weźmy nawet 5 miejsc po przecinku i zobaczmy, czy nam te zera się dodają, to zero się dodaje na górze. Z ciekawości, gdzie te zero się dodało tutaj, o te tutejsze zero, że tak powiem. Stawmy sobie na chwilę znak hash, tak żeby się przekonać, co tu się w tym naszym kodzie dzieje. Zobaczcie, mamy debugger za darmo, aż to debuggerem nie można nazwać, zwykły UART. A więc widzimy, że to zero nam się wstawia zawsze zamiast znaku minus, a później on jest odtwarzany. Ale to nie wszystkie przypadki, bo generalnie trzeba przetestować nam teraz 3 liczby. Specjalnie pominę jeden problem. Weźmy sobie na przykład znowu, że mamy mieć 3 miejsca po przecinku, a tu sobie dodajmy, żeby była liczba większa. Od zera jakby po tym formatowaniu, proszę bardzo. I teraz nam wyszło tak, małpki, małpki, ale znak minus, kurczę, się nie pojawił, tak? Jak była mniejsza od zera, to się pojawiał, teraz się nie pojawił. Aha, coś tu jest nie tak. No, myślę, że trzeba tu na początku, to właśnie chodzi o to zero, bo można powiedzieć, że to zero teraz, spójrzcie, dlatego jeszcze raz zrobię z niego hasza. No proszę bardzo, na bieżąco sobie analizujemy. Widzicie, o tu mi się wstawił ten hasz. Czyli z tym zerem coś jest nie tak. Trzeba wyeliminować jakiś przypadek, ale jaki przypadek? Ja proponuję taki przypadek. If pos jest większy, równy od buff len, ale minus 1, tak? Czyli chodzi o to, że gdy to formatowanie będzie dla liczb większych od zera, to wtedy ma to 0 tutaj się nam nie wstawiać. A więc spróbujmy. Trach i jedziemy. I zobaczcie, już teraz uzyskaliśmy minusik ładnie w odpowiednim miejscu i formatowanie wydaje się być poprawne, na razie przynajmniej. Ale sprawdźmy ostatni przypadek, moi drodzy. Sprawdźmy ostatni przypadeczek, czy gdy zrobimy teraz formatowanie 2, a tutaj wyeliminujemy te, o, czyli na równi będzie podany, proszę bardzo, czy nam również zadziała. Trach i pojawiło się minus 0,088, a więc wszystko wydaje się działać naprawdę już bardzo dobrze. To możemy sobie, jak już kończymy, to wszystko ładnie nam się wydaje, że podebugowało, żeby dla oka teraz sprawdzić, to popatrzmy sobie, jak to wygląda już bez tych żadnych... zacznijmy od pierwszego przypadku kolegi Gordona, proszę bardzo, i wgrywamy to do mikrokontrolera. I na początku było 0.-88, a teraz mamy minus 0.088. Dajmy w formatowaniu więcej znaków po przecinku, proszę bardzo. Działa? Działa. Dajmy z powrotem tych znaków 2, a liczbę zmienimy sobie na przykład 111. Tutaj na początku będzie to większa liczba, czyli liczba większa od... większa od zera, jest ładnie formatowanie, minus 100 i tak dalej. Także zobaczcie, moi kochani, jeszcze ten warunek taki, że mamy tyle samo znaków, co tutaj liczb, co cyfr. Proszę bardzo, minus 0,88. Problem, słuchajcie, rozwiązany. I po raz kolejny powtarzam, no, bo
nie załamujcie mnie, panowie, panowie, po co był tutaj debażer, po co jest, znaczy, można się bawić, zawalać sobie głowę, ale ja proponuję, żeby początkujące osoby, które zaczynają się uczyć programować, to naprawdę dajcie sobie spokój z debażerami. Jak zrozumiecie takie działanie, które tutaj pokazałem, to posługiwanie się wartem, zwykłym wartem, zwykłym wyświetlaczem LCD, gdybym miał LCD-ka, sam bym sobie siedział, miał to rozwiązać, to bym na LCD-ku sobie to w kółko wyświetlał i podglądał, co się dzieje. I po choinkę mi debugger, zagwarantuję wam, że w ten sposób o wiele więcej zrozumiecie, rozwiążecie o wiele więcej szybko przypadków, a debugery, w ogóle traktujcie to jako fajną zagadkę, jako łabigłówkę do rozwiązania tego typu rzeczy i radźcie sobie z prostymi narzędziami, nawet z jedną diodą LED debugową, a nie tutaj niektórzy opowiadają, że o, w takim czy w takim przypadku to jedna dioda LED nie pomoże. Słuchajcie, jak nie wiecie, jak to zrobić za pomocą innej diody LED, to nie mówcie, że nie pomoże, tak? Bo to jest tylko kwestia pomysłów i przygotowania, no nie wiem, pewnych rozwiązań, pewnej logiki myślenia i tak dalej. Człowiek, jak to się mówi, potrafi sobie poradzić w nawet najgorszych sytuacjach. To by było na tyle. Uciekam. Mam nadzieję, że to się przyda wielu początkującym. Takie podejście bez żadnego kociego debugera facepalm. To nas ostatni. Papa i proszę, co złego, to nie ja. Troszkę się uśmiechnijmy wszyscy w tych trudnych czasach. Na razie. Hej, pa.